To Słowo Boże, które dzisiaj jest proklamowane w Kościele, porusza moim zdaniem taki ciekawy wątek, który wydaje mi się dość ważny, jeżeli chodzi o życie wspólnotowe, szczególnie małych wspólnot, ale nie tylko małych, każdej wspólnoty. Mianowicie w liście do Galatów Paweł opisuje pewną sytuację historyczną. Na początku chrześcijaństwa jest ten moment. Początkowo chrześcijanami są tylko nawróceni Żydzi, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, ale jak dobrze wiemy, jest ta sytuacja, że chrześcijaństwo również rozszerza się na pogan. No i rodzi się pytanie, jak mają żyć poganie? Tutaj właśnie jest poruszana ta kwestia, że wpadli na pomysł, że jednak część, że mają poddać się obrzezaniu, mają przestrzegać wszystkich tych przepisów związanych z religią, która była też religią Jezusa Chrystusa. Jezus rodzi się jako Żyd, przestrzega wszystkich tych obyczajów, wszystkich przykazań, prawda? I teraz jest ta sytuacja, przychodzi nowość, zesłanie Ducha Świętego na pogan, no i apostołowie dochodzą do wniosku, dobrze, w takim razie nie będziemy przymuszali pogan do tego, żeby żyli według zwyczajów żydowskich. Ale jak słyszeliśmy dzisiaj, właśnie Piotr, czyli postać bardzo taka ważna i poważna, właśnie idzie w tym kierunku, prawda? Że zaczyna odsuwać się od pogan, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, ponieważ nie byli Żydami, zachęcając ich, żeby zaczęli przestrzegać przepisów prawa, starego prawa. I teraz Paweł mówi takie słowa. Gdy przybył Kefas, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył. I myślę właśnie, że jest bardzo rzeczą ważną, żebyśmy chcieli właśnie żyć według Ewangelii w naszych wspólnotach. I żeby mieć tą odwagę, oczywiście ja zachęcam do pokoju i do miłości w waszej wspólnocie, ale właśnie, żeby te relacje nasze były ewangeliczne, ponieważ myślę, tak może też patrząc na samego siebie, że jest wielka pokusa, abyśmy układali sobie relacje w naszych wspólnotach po prostu po ludzku. Że ja będę dla ciebie życzliwy, to ty będziesz dla mnie życzliwa. Ja przymknę oko na twoje słabości, ty przymkniesz oko na moje słabości. Oczywiście zachęcam, żeby przymykać oko na słabości siostry, ale właśnie, żeby to było wszystko w duchu Ewangelii, miłości, a nie, że my zaczniemy układać sobie życie w takim znaczeniu ludzkim, bo to nigdy nie wychodzi. To nigdy nie wychodzi. Właśnie to, co dzisiaj mówi Paweł, to jest właśnie to budowanie na Jezusie Chrystusie. On, który zachwycił się Jezusem Chrystusem i prawdą, którą przynosi Jezus właśnie, wyzwolenia nas od prawa, które miłość, która wypełnia prawa, bo tu nie o to chodzi, że teraz chrześcijanie żyją poza prawem, bo my właśnie całe prawo chcemy wypełniać, dlatego chcemy płacić podatki, dlatego nie chcemy kłamać, dlatego nie chcemy cudzołożyć ani kraść, bo miłość właśnie wypełnia prawo. Ale że miłość jest jeszcze ponad tym wszystkim. Żebyśmy chcieli i mieli też odwagę, właśnie jeżeli będzie taka sytuacja, że dyktuje nam tak sumienie, no to mówili jak czujemy. Oczywiście to zawsze musi być poddane rozeznaniu, tak jak wiemy z dziejów apostolskich, że ta kwestia też była rozeznana potem przez apostołów. Ale to jest szukanie Ducha Świętego, to jest szukanie prawdy, to jest budowanie na prawdzie. I myślę, jest wielka pokusa, bo dzisiaj świat z ogromną mocą właśnie przychodzi i też jakoś na nas wpływa, myślę, ta mentalność. W tej chwili we wszystkich korporacjach robi się szkolenia, żeby menadżerowie dobrze zarządzali firmą. To jest bardzo dobre. I myślę, że u nas też potrzeba, żebyśmy dobrze zarządzali ludźmi. Ale to nie jest istota naszego życia, że to będzie dobre zarządzanie, albo że wy sobie tak ustalicie, prawda, po pewnym czasie już my się poznajemy, wiemy, jakie słabości ma przełożona, w jakie są moje siostry i można sobie ustalić te pewne rzeczy. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby między nami było Królestwo Boże, żebyśmy żyli Ewangelią. Druga myśl, święta Faustyna Kowalska, zawsze porusza mnie ten cytat z dzienniczka, to wydarzenie, kiedy Faustynka pewnego dnia zadała Jezusowi to pytanie, mówi, no ale dlaczego mnie wybrałeś? Bo jest jednak zdumiewające, jak przez tą jedną zakonnicę naprawdę ten kult miłosierdzia Bożego rozszerzył się na cały świat. Bo to gdziekolwiek się pojedzie, naprawdę są obrazy Jezusa Miłosiernego i kult Bożego Miłosierdzia dzięki Bogu naprawdę jest na całym świecie. Wtedy oczywiście nie był taki wielki, ale Faustynka zadała pytanie Jezusowi,
dlaczego mnie wybrałeś? No i odpada, pada przepiękna odpowiedź ze strony Jezusa Chrystusa. Mówi, patrzyłem na cały świat i szukałem osoby najbardziej mizernej i znalazłem Ciebie. To mi się zawsze bardzo podoba, bo na pewno musiała być Faustyna szczerze ucieszona, jak usłyszała taką odpowiedź. Dlaczego uważam, że jest to piękne i ważne? Ponieważ właśnie, żebyśmy nie gorszyli się sobą, też swoimi słabościami, że nie dorastamy do wielkości naszego powołania. Ja nie zachęcam, żeby obniżać poprzeczkę. Ja nie zachęcam do życia miernego, ale zachęcam do tego spojrzenia miłosierdzia na samego siebie. Właśnie, że jesteśmy aż ludźmi, ale z drugiej strony też jesteśmy tylko ludźmi, że jesteśmy ograniczeni. I właśnie to nie chodzi o to, żebyśmy my byli najwspanialsi. Ja mówię to najpierw sam do siebie, bo z tymi pokusami bardzo się zmagam właśnie, żeby być wspaniałym. Ale właśnie chodzi o to, żebyśmy byli pokorni i żeby wówczas przez nas mógł działać Pan Bóg, objawiać swoją chwałę. I tego życzę Wam, i tego życzę sobie, abyśmy właśnie byli tymi narzędziami Bożego miłosierdzia, abyśmy byli narzędziami w ręku Boga, bo jest potrzeba, aby to pokolenie właśnie spotkało Jezusa Chrystusa, tego prawdziwego Zbawiciela, który właśnie wybawia od prawa, który przynosi nowe relacje, te relacje Boże i który przynosi prawdziwą wolność i zbawienie. I niech tak się stanie. Amen.